Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny świętego Bazylego Wielkiego, świętego Grzegorza z Nazianzu, świętego Grzegorza z Nysy, świętego Piotra z Sabasty, świętego Cezarego i wielu, wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbogatszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią, położonej nieopodal Sebaście. Podczas prześladowań za cesarza Lucyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich. Stąd miał rządzić swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś, w dniu świętego Błażeja, błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień świętego Błażeja robiono małe świece, zwane błażejkami, które niesiono do poświęcenia i dotykano nim gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na bóle gardła. Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstąpienia od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręblarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, których gardło jest narzędziem pracy. Jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym wschodzie i zachodzie, przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt i jeden z 14 świętych wspomożycieli. W ikonografii święty Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Jego atrybutami są jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, zgrzebło, czyli jego narzędzie tortur oraz dwie skrzyżowane świece. Módlmy się, Wszechmogący Boże. Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, męczennika, wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, abyśmy się cieszyli pokojem w życiu doczesnym i otrzymali pomoc do osiągnięcia życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.